Witam bardzo serdecznie na koncercie poświęconym Janowi Pawłowi II. Patronowi naszej szkoły. Tytuł koncertu: Błogosławieni Miłosierni. Koncert miał premierę 27 października w czwartek. Wtedy to zespół szkół numer 1 obchodził dzień patrona szkoły. Postanowiliśmy wznowić koncert, chociażby dla rodziców naszych uczniów występujących w tymże koncercie. Oprócz uczniów w koncercie biorą udział absolwenci, również nauczyciele, ale będą też tacy absolwenci, którzy są nauczycielami naszej szkoły. Twórcą tego koncertu jest siostra Elżbieta. Proszę światło na siostrę. Proszę pokazać. Brawa, wielkie brawa. Koncert będzie trwał 1,5 godziny, ale jest bardzo energetyczny. Myślę, że tu wszyscy wytrzymamy. Życzę wszystkim miłego odbioru, a scena teraz należy do artystów. Bardzo proszę. Nadziei na dłoń, ciało me weź i duszy myślnie. Nie daj tak ginąć bez sensu za grosz. Jak można być tak ślepym jak on? Chwilę jasności w miłości mu daj. Jestem najlepsza. Mówił mi to,
mieliśmy razem podbić świat komuska. Ile pytań. I nieustannie, dlaczego nie ja? Czemu nie ja? No cóż, życie. Tak to jest, że wciąż stawiamy sobie pytania i szukamy na nie odpowiedzi. W kończącym się 20 listopada 2016 roku, czyli jubileuszowym Roku Miłosierdzia, warto porozmawiać ze sobą o własnym życiu. Pytając, czy moje myśli, oczy, serce, ręce są błogosławione? Czy ja jestem błogosławieństwem dla świata? Czy ja jestem błogosławiony? Błogosławiony? Tak.
błogosławiony, to znaczy szczęśliwy i miłosierny dla siebie i innych. Miłosierny to znaczy jaki? Miłosierny. Miłosierny to taki, którego dłonie dają pomoc. Serce z miłością kocha, a nogi niosą do tych, którzy potrzebują wsparcia. Miłosierny to również taki, który potrafi przebaczać. Tak mówisz, jakbyś cytowała encyklikę Jana Pawła II o Bożym miłosierdziu. Tak, papież tam właśnie mówi o tym, że ten, kto chce być miłosierny, powinien zobaczyć potrzebującego, zatrzymać się przy nim i pomóc. Dzisiaj zaprosiliśmy Państwa na spotkanie, o poprowadzenie którego poprosiliśmy papieża miłosierdzia. Niech słowa, które do nas skieruje, głosem pełnym sił z 1979 roku i tym wiele mówiącym o zmaganiu z chorobą z 2002 roku, będą zaproszeniem do stawiania Bogu i sobie twórczych pytań. Niech uzyskane odpowiedzi przeprowadzą nas od zadumy i refleksji do otwarcia serc na radosny taniec życia w obecności Ojca, którego miłosierdzie w pełni ukaże się w biblijnych scenach. Tradycją staje się tworzenie koncertów z udziałem absolwentów naszej szkoły. Na dwóch koncertach czwartkowych, które zostały zaprezentowane podczas obchodów Dnia Patrona, wspierały nas trzy koleżanki, studentki. W tym koncercie bierze udział sześcioro absolwentów. Gdy byli uczniami szkoły, tworzyli przyjacielską grupę organizującą koncerty papieskie, często wypełniając rolę przewodników muzycznych dla naszych kolegów. Dzisiaj w ramach przyjaźni wspierają nas, śpiewając i mistrzowsko grając na instrumentach. Witamy na scenie Magdalenę Marchewę. Karolinę Siwiec. Klaudię Pruchnicką. Diakona Mateusza Czernika. Jakuba Mandeckiego. I Jacka Pieszczka. W gronie fanów świętego Jana Pawła II znajdują się na tej scenie również nauczyciele. Z radością przedstawiamy ich Państwu. W koncercie wystąpią pani Ewa Trochim, pani Dominika Łabęcka, pan Włodzimierz Siwak, i pan Dominik Szymczyk. Zapraszamy na ewangelizacyjny koncert Błogosławieni Miłosierni w wykonaniu uczniów, nauczycieli i absolwentów Zespołu Szkół nr 1 imienia Jana Pawła II w Przysusze. Jeżeli zechcą Państwo nagrodzić nas oklaskami, to ze względu na układ koncertu bardzo prosimy o nie w drugiej części jego trwania. Dziękujemy. W takich okolicznościach można powiedzieć: Ojcze Patronie, prowadź. Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara. Musicie być mocni mocą wiary. Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei,
Wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie miłosierdzia. Tam, gdzie panuje nienawiść, chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, która koi ludzkie umysły i serca i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres blasku prawdy. Gdy Jezus powrócił, tłum przyjął Go z radością, bo wszyscy Go wyczekiwali. A oto przyszedł człowiek imieniem Jair, który był przełożonym synagogi. Upadł Jezusowi do nóg i prosił Go, żeby zaszedł do Jego domu. Miał bowiem córkę jedynaczkę, liczącą około 12 lat, która była bliska śmierci. Gdy Jezus tam szedł, tłumy napierały na Niego. A pewna kobieta od 12 lat cierpiała na upływ krwi. Całe swe mienie wydała na lekarzy, a żaden nie mógł jej uleczyć. Podeszła z tyłu i dotknęła się frędzli jego płaszcza, a natychmiast ustał jej upływ krwi. Lecz Jezus zapytał: kto siebie dotknął? Gdy wszyscy się wypierali, Piotr powiedział: Mistrzu, to tłumy zewsząd cię otaczają i ściskają. Lecz Jezus rzekł: ktoś się mnie dotknął, bo poznałem, że moc wyszła ode mnie. Wtedy kobieta, widząc, że się nie ukryje, zbliżyła się drżąca i upadłszy przed nim, opowiedziała wobec całego ludu, dlaczego się go dotknęła, jak natychmiast została uleczona. Jezus rzekł do niej: córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. Gdy on jeszcze mówił, przyszedł ktoś z domu przełożonego synagogi i oznajmił: twoja córka umarła, nie truć już nauczyciela. Lecz Jezus, słysząc to, rzekł: nie bój się, wierz tylko, a będzie ocalona. Gdy przyszedł do domu, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, oprócz Piotra, Jakuba i Jana oraz ojca i matki dziecka. A wszyscy płakali i żałowali jej. Lecz on rzekł: nie płaczcie, bo nie umarła, tylko śpi. I wyśmiewali go, wiedząc, że umarła. On zaś, ująwszy ją za rękę, rzekł głośno: dziewczynko, wstań! Duch jej powrócił i zaraz wstała. Polecił też, aby jej dano jeść. Rodzice jej osłupieli ze zdumienia, lecz on przykazał im, żeby nikomu nie mówili o tym, co się stało. Thank you.
Pewnego dnia, gdy nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w nim moc pańska, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś ludzie, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim. Nie mogąc z powodu tłumu w żaden sposób go przynieść, wyszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem w sam środek przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, rzekł: Człowieku, odpuszczają ci się twoje grzechy. Na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: Któż on jest, że śmie mówić bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i rzekł do nich: Co za myśli nurtują w waszych sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć? Odpuszczają ci się twoje grzechy? Czy powiedzieć: Wstań i chodź? Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. Rzekł do sparaliżowanego: Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich. Wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. Jezus natomiast udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, tę kobietę pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał takie kamienować. A ty co mówisz? Mówili to, wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie, nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. Thank you.
Ulubione miłosierdzie Boże, kto Cię godnie uwielbić i wysławić może. Największy przymiocie Boga Wszechmocnego, Tyś słodka nadzieja dla człowieka grzesznego. Drodzy bracia i siostry, powtarzam dzisiaj te proste i szczere słowa siostry Faustyny, by wraz z nią i z wami wszystkimi uwielbić niepojętą i niezgłębioną tajemnicę Bożego Miłosierdzia. Podobnie jak ona, chcemy wyznać, że nie ma dla człowieka innego źródła nadziei, jak miłosierdzie Boga. Pragniemy z wiarą powtarzać: Jezu, ufam Tobie. To wyznanie, w którym wyraża się ufność we wszechmocną miłość Boga, jest szczególnie potrzebne w naszych czasach, w których człowiek doznaje zagubienia w obliczu wielorakich przejawów zła. Trzeba, aby wołanie o Boże Miłosierdzie płynęło z głębi serc ludzkich, pełnych cierpienia, niepokoju i zwątpienia, poszukujących niezawodnego źródła nadziei. Potrzeba tej wyobraźni miłosierdzia wszędzie, wszędzie tam, gdzie ludzie w potrzebie wołają do Ojca Miłosierdzia, chleba naszego powszedniego. Daj nam dziś, oby dzięki bratniej miłości tego chleba nikomu nie brakowało. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Oh, 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 oh
zbawiony z mojej prawej strony. Błogosławiona z mojej lewej strony. Błogosławiony z każdej świata strony. Oto powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca swego, z całych sił swoich, myśli swoich, a bliźniego swego, jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrześ odpowiedział, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójów. Ci nie tylko, że go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali, zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Któryś z tych trzech okazał się według twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójów? On odpowiedział: Ten, który okazał mu miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź i ty czyń podobnie. Gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili go usilnie: Godzien jest,
byś mu to wyświadczył. Mówili: miłuję bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę. Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do niego przyjaciół z prośbą: Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: idź, a idzie. Drugiemu: chodź, a przychodzi. A mojemu słudze: zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za nim, rzekł: powiadam wam, tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego. Przybyli na drugą stronę jeziora, do kraju Gerazeńczyków. Ledwie wysiadł z łodzi, zaraz wybiegł mu naprzeciw z grobów człowiek opętany przez ducha nieczystego. Mieszkał on stale w grobach i nawet łańcuchem nie mógł go już nikt związać. Często bowiem wiązano go w pęta i łańcuchy, ale łańcuchy kruszył, a pęta rozrywał i nikt nie zdołał go poskromić. Wciąż dniem i nocą krzyczał: tłukł się kamieniami w grobach i po górach. Skoro z daleka ujrzał Jezusa, przybiegł, oddał mu pokłon i krzyczał w niebogłosy: czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam cię na Boga, nie dręcz mnie! Powiedział mu bowiem: wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka. I zapytał go: jak ci na imię? Odpowiedział mu: na imię mi Legio, bo nas jest wielu. I prosił go na wszystko, żeby ich nie wyganiał z tej okolicy. A pasła się tam na górze wielka trzoda świń. Prosili go więc: poślij nas te świnie, abyśmy mogli w nie wejść. I pozwolił im. Tak duchy nieczyste wyszły i weszły w świnie. A trzoda około 2000 ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora. I potonęły w jeziorze. Pasterze zaś uciekli i rozpowiedzieli to w mieście i po zagrodach, a ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa, ujrzeli opętanego, który miał w sobie legion, jak siedział ubrany i przy zdrowych zmysłach. Strach ich ogarnął. A ci, którzy widzieli, opowiedzieli im, co się stało z opętanym, a także o świniach. Wtedy zaczęli go prosić, żeby odszedł z ich granic. Gdy wsiadł do łodzi, prosił go opętany, żeby mógł zostać przy nim. Ale nie zgodził się na to, tylko rzekł do niego: wracaj do domu, do swoich i opowiadaj im wszystko, co Pan ci uczynił i jak ulitował się nad tobą. Poszedł więc i zaczął rozgłaszać w Dekapolu wszystko, co Jezus z nim uczynił. A wszyscy się dziwili.
kochałeś mnie do końca jako grzesznika i życie swoje oddałeś, abym żył. Uwielbiam cię, bo ty ukochałeś mnie właśnie taki, jaki jestem, właśnie taki, jaki jestem. Uwielbiam cię, bo ty ukochałeś mnie właśnie taki, jaki jestem, właśnie taki, jaki Twoją dobroć i za dar odkupienia, stał się moim udziałem. Ukochałeś mnie do końca jako grzesznika i życie swoje oddałeś, abym żył. Całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy, abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście od Niego nigdy nie odstąpili, abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której on wyzwala człowieka. Nikt nie zamknie ich, on uwala.
ciąży już darowany Bóg, na Golgocie wykonało się. Na przebita dłoń dziś podnosi mnie, nim prawdziwa wolność jest. Do mej wolności wieś, już nic nie trzyma. Wybawiciel Jezus, nic nie ciąży, darowany dług, na Golgocie wykonało się, na przebita dłoń dziś podnosi mnie. Już nic.
tutaj przynoszę dziś mojej ojczyźnie i moim rodakom. Przestań się lękać. Zaufaj Bogu, który bogaty jest miłosierdzie. Jest z tobą Chrystus, niezawodny dawca nadziei. Rozświetlasz ciemności, człowiek powstaje z marności. Któż jest jak ty? Tylko ty. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny. Boże, nikt inny nie równa się z tobą. Nasz Bóg uzdrawia. Jest wszechmogący nasz Bóg, nasz Bóg. Nasz Bóg. Blaskiem rozświetlasz ciemności, człowiek powstaje z marności. Któż jest jak ty? Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny. Boże, nikt inny nie równa się z tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący. Nasz Bóg, nasz Bóg. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny. Boże, nikt inny nie równa się z tobą. Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący. Nie zatrzyma, jeśli nasz Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam? Jeśli nasz Bóg jest przy nas, już nic nas nie zatrzyma. Jeśli nasz Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam? Któż jest przeciwko nam? Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący nasz Bóg.
nasz patron, przewodnik w wędrówce wiary, towarzyszy nam w drodze do Ojca Miłosiernego. Wspiera i poucza, okazuje swoją troskę o nas. Czy w jego przepowiadaniu odnaleźliśmy chociaż jedną wskazówkę do radosnego pełnienia czynów miłosierdzia? Pewnie. Już wiemy, że błogosławiony miłosierny to ten, który ufa Panu. To ten, który dostąpi miłosierdzia, czyli miłości przekraczającej sprawiedliwość. Miłosierny to człowiek z otwartym sercem, który tańcem i śpiewem chwali Boga. Bywa gorzej, o Boże, mój Boże, wtedy ja nie Boże, głośno śpiewam Ci. Chwalić Ciebie będę, czy lepiej, czy gorzej, chwalić nie przestanę, póki będę żył. Boże, mój Boże, tańcem śpiewem chwalę Ciebie, Boże, mój Boże, to pomoże mi. Boże, mój Boże, tańcem śpiewem chwalę Ciebie, Boże, mój Boże, to pomoże mi. Dzisiaj już na chwilę. O Boże, mój Boże, głowę pora schylić, podziękować Ci. A ja z Tobą tańczę, raz lepiej, raz gorzej, śpiewem i tańczeniem błogosławisz mi. Boże, mój Boże, tańcem śpiewem chwalę Ciebie, Boże, mój Boże, to pomoże mi. Boże, mój Boże, tańcem śpiewem chwalę Ciebie, Boże. Ciebie wszędzie, o Boże, mój Boże, ludzie, co to będzie, wszystko zmieni się. Czuję, że znów żyję, o Boże, mój Boże, chyba się upiję Twoim duchem. Hej! Boże, mój Boże, tańcem śpiewem chwalę Ciebie, Boże, mój Boże, to pomoże mi. Boże, mój Boże, tańcem śpiewem chwalę Ciebie, Boże, mój Boże, to pomoże mi. Błogosławieni Miłosierni jest jednym z projektów przygotowanych w ramach warsztatów liturgiczno-muzycznych prowadzonych od 2 lat w naszej szkole przez siostrę Elżbietę Gajowiak.
Siostra jest również pomysłodawczynią koncertu i autorką jego scenariusza. Szefem administracyjnym warsztatów jest Grzegorz Wójtowicz. Za stronę muzyczną odpowiadają Weronika Mandecka i Mateusz Kacprzyk. W zespole także śpiewają i grają Wiktoria Jakubowska Aleksandra Szymaniak, Patrycja Kobyłka Anna Walczak, Magdalena Rogulska Aleksandra Strzałkowska Karolina Katana Piotr Szczepański Katarzyna Kamińska Natalia Pietrasik Weronika Oracz Weronika Bomba Paulina Kacprzak i Magdalena Wójcik. Dziękujemy wam wszystkim za twórcze pasje i radość dzielenia się nimi nie tylko w szkole, ale również tutaj. Jeszcze raz zwracamy się do naszych nauczycieli biorących udział w koncercie. Drodzy pedagodzy, wasze zaangażowanie w koncert staje się dla nas inspiracją do złożenia wam wyrazów wielkiej wdzięczności. Pokazaliście nam państwo, jak można owocnie dzielić się swoim talentem nie tylko wtedy, gdy spotykamy się z wami w klasie. Prosimy o wielkie oklaski dla pani Ewy Trochim. Pani Dominiki Łabęckiej. Pana Włodzimierza Siwaka. Pana Dominika Szymczyka. W tym miejscu z serca dziękujemy wszystkim nauczycielom za cierpliwość, zrozumienie naszych pragnień i wspieranie nas w realizacji młodzieńczych poczynań. W szczególności uśmiechamy się do pani dyrektor Zofii Szymańskiej. W podziękowaniu za prezent, jakim był wyjazd naszej grupy na międzynarodowy zjazd rodziny szkół noszących imię świętego Jana Pawła II. Pani dyrektor Elżbiecie Karkoszce chcemy powiedzieć, że jest świetnym opiekunem na takich wyjazdach. Naszym studentom dziękujemy za zagospodarowanie czasu na uczelni w taki sposób, że również my mogliśmy z niego skorzystać.
Dziękujemy wam za to, że byliście z nami dzisiaj. Życzymy wam samych dobrze zdawanych egzaminów. Śpiewali i mistrzowsko grali Magdalena Marchewa. Karolina Siwiec. Magdalena Marchewa, Karolina Siwiec, Klaudia Pruchnicka, diakon Mateusz Czernik, Jakub Mandecki, i Jacek Pieszczek. Zaprezentowany zespół wykonał utwory w kolejności. Powiedz mi, panie. Utwór śpiewany przez Zdzisławę Sośnicką. Oceany. Zespołu Exodus 15. Będę ufać ci. Wojciecha Chydzika. Fala Miłosierdzia. Formacji Under. Ty ukochałeś mnie. Mocnych w duchu. Moja wolność. Zespołu TGD. Niemądrość świata tego. Utwór ten wykonuje zespół Nie ma go tu. Nasz Bóg. Wspomnianego już zespołu Exodus 15. Czasem bywa gorzej. Piosenka z repertuaru Mieczysława Szcześniak. Obecny koncert papieski, Błogosławienie Miłosierne, został poszerzony o scenki biblijne, które mogły być przedstawione dzięki życzliwemu wsparciu nauczycieli. Pani Marty Płóciennik. Zapraszamy panią do przodu. I pani Małgorzaty Banasi. Życzymy im dalszych sukcesów w pracy z młodzieżą. W teatr biblijny zaangażowali się Bartosz Haberski, Dominika Danielczyk, Afrodyta Ciarkowska, Zuzanna Grabia, Katarzyna Jasińska, Kinga Kalinowska, Paulina Śmiałek, Maja Ciecierska, Joanna Cendrowska, Maciej Nowak, Jakub Ciecierski, Bartłomiej Włodarczyk, Dawid Bogdański, Eryk Abramczyk, Wojciech Sowiński, Radosław Dudkiewicz, Rafał Ciarkowski i Michał Karbownik. Walce Wiedeńskiego tańczyli dla nas Agata Papis, i Michał Papis. W sekcji technicznej jako operatorzy światłem sprawdzili się Rafał Kwiatkowski, i Karol Czyżykowski.
Nagłaśniał nas z wielką troską o jakość odbioru pan Grzegorz Sobkiewicz. Dziękujemy. Słowa życzliwości kierujemy także do kwiaciarni Kwiaty od Anki za sponsoring w przygotowaniu dekoracji. I pana Marcina Frasuńskiego za pomoc techniczną w tym przedsięwzięciu. Konferansjerami podczas koncertu byli niezastąpiona Ewa Manowiecka. I Karol Czyżykowski. Dziękujemy wszystkim Państwu za uczestnictwo w naszej radości dzielenia się ponadczasową myślą świętego Jana Pawła II. Zapraszamy na scenę panią dyrektor Zofię Szymańską i Elżbietę Karkoszkę. Siostro, również zapraszamy. Na scenie. Fajnie, że jest. Zawsze w dobrej kondycji i dobry humor zawsze ma. Super, naprawdę. Piękny koncert. Czy Państwu podobał się koncert? Brawa i obecność Państwa świadczą, że tak, jest nam niezmiernie miło. Niezmiernie miło jest pewnie wykonawcą wszystkim, prawda? Super, naprawdę. Wielkie dzięki za ten koncert wszystkim wykonawcom, wszystkim uczniom, wszystkim absolwentom, że pogodzili i uczelnie, i próby. Nauczycielom za odwagę dziękuję. Drodzy rodzice, macie wspaniałe dzieci. Gratuluję bardzo. Takich wspaniałych dzieci, naprawdę. Dziękuję za to, że dowoziliście cierpliwie na próby i odbieraliście z prób. Za to serdeczne dzięki. Poproszę jeszcze o brawa dla wszystkich wykonawców. I jeszcze większe brawa dla autora tego koncertu, dla siostry. Chcielibyśmy szczerze podziękować dyrekcji, pani Zofii Szymańskiej, pani Elżbiecie Karkoszce, siostrze Elżbiecie Gajowiak i wszystkim nauczycielom za trud włożony w przygotowania do tego wspaniałego koncertu. Thank you.
Czy publiczność życzy sobie bis? Tak. Proszę Państwa, ta grupa to jest taka grupa, którą łączy jakaś charakterystyczna więź. My razem śpiewamy, my razem gramy, ale też razem się modlimy. Uczył nas tego Jan Paweł II i próbujemy z tej myśli nadal korzystać. Po pierwszym koncercie, właściwie to po czwartku, po tych dwóch koncertach, na takiej wspólnej liście, którą gdzieś tam mamy, tajemną na Facebooku, był wpis: co robimy dalej? Odpowiedź moja była: wyśpimy się. W pierwszej mierze, tu jest ponad 50 osób na scenie, spotykamy się z tą grupą raz w tygodniu, we wtorki. Mamy taką godzinę 8 lekcyjną, kiedy jeszcze busów nie, busy jeszcze nas mogą później odwieźć do domów, więc spotykamy się tam, gramy. Efekty tego, tej naszej pracy są tu. Ja już tyle razy było mówione tu do absolwentów i do nauczycieli, ale ja od siebie dziękuję Wam wszystkim za to, że jesteście tak dyspozycyjni, a przede wszystkim odważni. Nie każdy przez godzinę czy półtorej godziny może śpiewać o największych tajemnicach swojego serca. Mamy różne problemy, które nosimy. Zawsze rozwiązuje je Pan Jezus. Ale mówić o Nim odważnie, to jest wyznawać wiarę. Dlatego tu za wszelkie dobro, za wszelkie słowa, za każdą nutkę wyśpiewaną bardzo Wam dziękuję. Szczególnie też Mateuszowi, który skorzystał z wolnego, bo nie zawsze go seminarium puszczają. No i dzisiaj z racji tych wszystkich świętych jest z nami. Dziękujemy mu bardzo, obiecując, że otaczamy go modlitwą, ponieważ 27 maja będzie wielka uroczystość. Będą to święcenia kapłańskie. Przeżywamy to wszyscy. Już dziewczyny szukają jakieś tam piosenki, przy których można się pobawić. Dziewczyny tak, dlatego że modlą się za niego, więc i będą razem z nim później śpiewać. A jaki bis uczynimy? Co chcielibyście Państwo? Nie bardzo słychać, ale ostatni utwór, tak? Ciebie Boże, mój Boże, to pomoże mi. Widzę
Ciebie wszędzie. O Boże, mój Boże, że co to będzie, wszystko z nim się. Czuję, że tu żyje. O Boże, mój Boże, chyba się ubije Twoim duchem. Hej, hej! Boże, mój Boże, tańcem śpiewem chwalę Ciebie, Boże, mój Boże. Thank you.